Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie. Miło mi Was widzieć i słyszeć. Bardzo się cieszę, że wszystko widać, że wszystko słychać. Raz jeszcze dodam, że wydarzenie jest nagrywane, więc wszystko też będziecie mogli wspólnie zobaczyć z nami raz jeszcze na akademia.fanimani.pl. Nazywam się Mateusz. To jest właśnie nasz dzisiejszy temat, żeby stać się fundraiserem swojej organizacji, a może nawet sponsorem swojej własnej organizacji. To jest coś interesującego. Dlatego czy w Funny Money, czy te darowizny od zakupów online, one są regularne, czy one są przy okazji? No wspólnie się może nad tym zastanówmy. Ja Wam tylko powiem, że my jako Funny Money rozpoczęliśmy w grudniu 2014 swoją działalność i na początku to naprawdę była fajna taka inicjatywa, bo rozpoczęliśmy w szkołach podstawowych, później się to przerosło do liceów i takie były nasze początki w 2014 czy w 2015 roku, a teraz działamy już na skalę całego naszego kraju, nie tylko ze szkołami, nie tylko z liceami, ale również z organizacjami i ze sklepami internetowymi. Dlatego bardzo nas to cieszy i też pokazuje to, zobaczcie, jaką fajną transformację można przeżyć w swojej organizacji i że pomimo tego, że ktoś zaczyna z dosłownie kilkoma fajnymi osobami działać, bo u nas tak to było, że kilka osób zauważyło, że tego brakuje w Polsce, że potrzeba wsparcia, potrzeba pomocy organizacjom społecznym i powstało właśnie Funny Money. I zobaczcie, jak to fajnie wygląda teraz po tych ponad 9 latach, bo za chwilę Wam pokażę w liczbach, jak to wygląda. A to jest tak, że Funny Money pomaga organizacjom. Ja bym chciał tylko powiedzieć, co to dla nas znaczy organizacja. To są i fundacje, i stowarzyszenia, ale też grupy oddolne. Oddolne grupy, które naprawdę pomagają, które działają i są tutaj jak najbardziej wartościowe. Jak rozpocząć swoją działalność z Funny Money i spróbować to zrobić? Myślę, że na pewno krok po kroku. My też na pewno uczyliśmy się na początek chodzić, aby później móc biegać oraz robić maratony. Dlatego u nas w Funny Money warto rozpocząć od początku. Dokładnie od początku, czyli wspólnie z nami zarejestrować swoją organizację, swoją fundację czy swoje stowarzyszenie. Wiem, że są z nami dzisiaj osoby, które jeszcze czekają właśnie na to dzisiejsze spotkanie, żebym też wytłumaczył i pokazał, jak zarejestrować organizację, jak to zrobić, bo to są osoby, które jeszcze zastanawiają się, czy dołączyć do całego programu pomagania. Dlatego sprawdźmy. Ja pozwolę sobie Wam tutaj pokazać naszą genialną stronę, czyli www.funnymoney.pl. W liczbach miałem powiedzieć, więc postaram się powiedzieć w żołnierskich słowach. Ponad 5 300 000 zł przekazaliśmy już dla organizacji pożytku publicznego wraz oczywiście z naszymi sklepami internetowymi. Bo to jest tak, że Fundacja Funny Money to również pomoc, wielka pomoc sklepów internetowych, właśnie tych, ale nie tylko oczywiście, bo ich jest, uwaga, aż 1703. 1703 sklepy internetowe dzielą się swoją przekazują swoją darowiznę, a one się również dzielą swoją marżą, swoim zyskiem. To jest tak, że każdy sklep internetowy tutaj bardzo liczy na to, że również będzie miał genialnych, lojalnych klientów swoich sklepów i za to właśnie przekazują oni również darowizny. Każdy sklep, zobaczcie, tutaj jest na przykład Douglas ma od 2 do 4%. Na przykład Carrefour ma tutaj ma po prostu 1,75% wartości zakupów. Tutaj ta darowizna wtedy idzie dla Was. Są różne sklepy z nami, naprawdę można się w Funny Money z nami również i ze sklepami i ubrać, i kupić sprzęt tutaj motoryzacyjny, i elektroniczny,
i sprawdzić jedzonko pyszne, które na przykład do nas przyjedzie do domku. Można ubrać się czy to na wielki bal i galę, czy to na po prostu wyjście do pracy. Więc sprawdźcie jak najbardziej, jakie te sklepy internetowe są, jak to działa. A to jest tak, że działa to właśnie z organizacjami. Tych organizacji po ponad 9 latach działalności mamy ponad 9 tysięcy, równo 9114 organizacji. Nas to bardzo, bardzo mocno cieszy, że mamy tutaj przeróżne organizacje, że są to organizacje, które pomagają i dzieciom, i osobom starszym, i osobom niepełnosprawnym, ale są również tutaj organizacje, fundacje, stowarzyszenia, które działają na terenie naszego kraju, ale również na przykład Polska Akcja Humanitarna już międzynarodowo. Są organizacje, które pomagają środowisku. Są organizacje, które pomagają zwierzętom. No i myślę, że brakuje tutaj po prostu twojej organizacji, więc zaraz sprawdzimy, jak się zarejestrować. A powiem wam, że po tych 9 latach mamy już 3 główne narzędzia wspierające, wasi wspierający mają taką możliwość, bo jesteśmy dostępni i na komputerach stacjonarnych i oczywiście na laptopach. I nasza strona internetowa i nasze funkcje tutaj w całym serwisie działają i na komputerach, ale również na telefonach i tabletach. My to zawsze dzielimy i na Androidy oraz na jabłuszko. Więc można tutaj pomagać naprawdę na wiele sposobów i można pomagać w telefonie i można pomagać w komputerze. Nas to bardzo mocno cieszy, że już to jest. No a teraz to, na co niektórzy czekają. Zarejestruj organizację. I ten klik zarejestruj organizację jest i na samym dole naszej strony oraz zobaczcie, jest na samym górze. Ja zazwyczaj korzystam z moje konto, czyli tutaj prawy górny róg na naszej stronie. Ja pozwolę się na początek wylogować, żebyście widzieli, jak to się robi od samego początku. Mamy zaloguj lub zarejestruj się, więc klikamy proszę bardzo i mamy takie dwa pojęcia. Pierwsze pojęcie to jest lewa strona i ona tutaj ma zaloguj się i to jest dla osób, dla użytkowników, dla wspierających, którzy już mają swój profil, mają już swój tutaj prywatny profil, organizacje czy użytkownicy, więc nas dzisiaj teraz lewa strona mniej interesuje, bo przejdźmy na prawą. Nie posiadasz konta? Zarejestruj się. I to jest informacja dla wspierających. Tak, wspierający mogą się zarejestrować i też wam pomagać. Ale jeśli jesteś przedstawicielem organizacji, a wiem, że tych organizacji jest tutaj bardzo dużo dzisiaj, to zakładamy profil organizacji, zaraz to wspólnie zrobimy. Jest również, warto o tym powiedzieć, dlatego tutaj pokazujemy, jest również pomoc dla podopiecznych. Więc jeżeli jesteś podopiecznym, masz prawo założyć również swój profil. My dzisiaj na tym spotkaniu zajmiemy się założeniem profilu organizacji, dlatego klikamy. I kochani, to jest naprawdę maksymalnie 10 minut. Jeżeli macie wszystkie wasze dane, znacie logotyp, macie go w formie tutaj JPG, to jak najbardziej 10 minut starczy. Zobaczcie i dostajecie od razu w pakiecie coś. Ponieważ jeżeli tutaj osoba z waszej, czy wy po prostu z organizacji chcecie sprawdzić i tutaj zadziałać w tym temacie darowizn od zakupów, to zobaczcie, dostajecie od razu na początek profil swój, czyli administratora, czyli również użytkownika. Tutaj wpisujecie swoje imię, swój adres mailowy, swoje hasło i oczywiście akceptujecie regulamin użytkownika. Tak jak mówię, dostajecie od razu w pakiecie cały profil wasz jako użytkownika oraz cały profil waszej organizacji. A tutaj właśnie są te dane waszego stowarzyszenia, waszej fundacji.
Tutaj nazwa pełna, warto ją wpisać, ale tutaj jest jeszcze jedna fajna funkcja. Adres profilu. Ja dzisiaj będę o tym mówił, oj, myślę, że parę naście razy. Zobaczcie, może być taka sytuacja, że ktoś ma długą nazwę swojej organizacji. Na przykład Ochotnicza Straż Pożarna w Poznaniu. I nie będę ukrywał, to jest dość długa nazwa dla użytkowników, którą wiemy, że tutaj wielu z nas lubi skróty, wielu z nas lubi szybkie przejścia, dlatego może warto wpisać i jak użytkownik będzie Was szukał, może warto wpisać jakiś skrót, czyli na przykład OSP w Poznaniu. I może wtedy będzie użytkownikom jeszcze łatwiej znaleźć Wasz profil, dlatego sprytnie pomyślcie, jaki adres profilu waszego na fanimani.pl powinna mieć wasza organizacja. To jest tak, że wpisujemy, zaznaczamy obowiązkowo rzeczy, które są z gwiazdką, więc ulica, kod pocztowy waszej organizacji. Raz jeszcze podkreślam, tutaj wpisujemy dane organizacji, wybieramy województwo. My was, telefon komórkowy wasz również jest jak najbardziej potrzebny. To jest tak, że my zachęcamy do tego, żeby uzupełnić również inne potrzebne wartościowe dane, KRS, NIP, numer konta bankowego, bo oczywiście wszystkie darowizny lądują na koncie bankowym. Istotne jest bardzo strona internetowa czy adres fanpage'u na Facebooku. Chodzi o to, żeby wasz profil na FaniMani, waszej organizacji, waszego stowarzyszenia był przejrzysty, był klarowny i był jasny, był czytelny i wiarygodny. Dlatego im więcej danych będzie na tym profilu, tym łatwiej wspierającym będzie kliknąć aktywuj darowiznę oraz przypominajkę. Logotyp lub zdjęcie główne. Tutaj będę wręcz naciskał, naprawdę, żebyście dodali tą informację od razu. Logotyp jest strasznie istotny, bo za chwileczkę Wam pokażę, co z nim można zrobić i gdzie on się pojawia. A pojawia się naprawdę w trzech różnych miejscach na Waszym profilu, żeby właśnie wspierający na 100% wiedział, że to jest Wasz profil. Zachęcamy do tego, aby tutaj cele wsparcia, czyli takie cele szczegółowe od razu zakomunikować wspierającym waszym, czyli jeżeli tutaj konkrety, tutaj najważniejsze są konkrety, czyli środki przekazane przez wspierających od razu wędrują na zakup karmy dla zwierząt, na zorganizowanie zajęć dla dzieciaków, na spełnianie marzeń, na rehabilitację, na zakup konkretnego sprzętu. Można, naprawdę zachęcamy do na przykład wymienienia naprawdę konkretnej nazwy tego sprzętu, a tutaj w opisie to chodzi o opis waszej całej fundacji, czy stowarzyszenia, czy inicjatywy oddolnej. To jest tak, że tutaj wpisujecie swoją misję, swoje cele, swoje założenia. Możecie dać tutaj troszeczkę historii, kiedy to się zaczęło, jak to się rozpoczęło. Tutaj jest jak najbardziej wasze tutaj pole do popisu. Akceptujecie oczywiście regulamin i teraz uwaga, beneficjenta. My serdecznie zachęcamy, żeby przeczytać oczywiście cały regulamin, zapoznać się z nim i oczywiście zaakceptować. Tak jak mówiłem, dostajecie troszeczkę dwa w jednym, czyli i dostajecie, o właśnie tutaj przejadę do góry, regulamin i zostajecie użytkownikiem całego waszego profilu. I wy również, uwaga, możecie wtedy robić darowiznę od zakupów online i również możecie pomagać i zostać, uwaga, sponsorem, darczyńcą swojej organizacji. Więc dostajecie i profil użytkownika oraz profil beneficjenta. Tutaj również bardzo mocno prosimy, jest to zaznaczone z gwiazdką, rodzaj organizacji, czy jesteście drużyną harcerską, czy jesteście szkołą podstawową, czy jesteście ochotniczą strażą pożarną, czy jesteście stowarzyszeniem, czy fundacją. Sprawdźmy to. My to po prostu potrzebujemy tutaj dla danych takich statystycznych. Również obszar waszego działania, czy działacie z osobami starszymi, czy tutaj w postaci edukacji. Prosimy o zaznaczenie również zasięgu geograficznego, czy tak jak Polska Akcja Humanitarna działacie międzynarodowo, czy bardziej
macie organizację, która pomaga na przykład na waszym osiedlu bezdomnym zwierzakom. Wtedy działacie lokalnie. Dlatego zaznaczcie, proszę, będzie nam niezmiernie miło. No i co? No i gratuluję. Dosłownie kilka minut i macie już swój profil organizacji. Uwaga, jeżeli czegoś nie zrobiłem, a jest wymagane, system poprosi nas i nie przejdzie dalej. Dlatego wszystkie rzeczy z czerwoną gwiazdką są wymagane. Bardzo prosimy o uzupełnienie. A ja wam teraz pokażę, ponieważ ja już zarejestrowałem się, zrobiłem takie tutaj sobie testową organizację i uwaga, jak się loguję, bo jestem już zalogowany, pach, cześć Mateusz. I faktycznie Fani Mani od razu mnie wita, ponieważ to jest mój profil użytkownika, czyli osoby, która wspiera daną organizację. Ja pozwoliłem sobie, bo dostałem takie zaproszenie, o tym też za chwilę będę mówił. Od fundacji mam marzenie, dlatego pozwoliłem sobie wybrać właśnie ją. A tutaj widzę, że ma 617 wspierających, zebrała już ponad 20 tysięcy złotych przy okazji zakupów w internecie i z całym serwisem Fani Mani. No okej, bardzo mnie to cieszy. Dziś pamiętajcie, że skupiamy się głównie na byciu organizacją i teraz wam pokażę, jak wygląda profil organizacji, czyli panel dostępu. Ja pozwoliłem sobie zrobić moją własną organizację testową, taka nazwa. No i nie będę ukrywał, widzicie to sami. Bardzo mocno rzuca się w oczy, łącznie zebraliście 0 zł. Nam zależy na tym, żeby tutaj nie było zera, żeby tutaj nie było zerówek, tylko stówki albo nawet tysiące złotych. Jak to zrobić? Sprawdźmy. Wspólnie razem. Ustawienia profilu. Tutaj to jest bardzo istotne na początek dla nowych organizacji albo dla organizacji, które mają swój profil, ale coś chcą dodać. Wiem, że są z nami osoby, które jeszcze nie mają profilu, prosiły nas bardzo mocno o taki instruktaż, dlatego dzisiaj jesteśmy. Tutaj, jeżeli coś się wam pomyliło, zamiast siódemki powinna być czwórka, zamiast tutaj NIP-u też właśnie 1, 2 czy 4. Tutaj oczywiście dodajecie i edytujecie swoje wszystkie ważne informacje, które już też wpisywaliście. Logo i opis będę naciskał, naprawdę zaufajcie. Logo lub zdjęcie główne jest bardzo, bardzo mocno istotne, bo ono się wyświetla aż w trzech miejscach na waszym profilu oraz również macie dostęp do materiałów. Tutaj oczywiście raz jeszcze możecie zedytować swój opis, raz jeszcze możecie przejrzeć swoje cele szczegółowe, na co zbieracie środki finansowe. Strony www jak najbardziej są dostępne dla was. Tutaj również są kategorie, ponieważ jeżeli chcecie zmienić te kategorie, to jasne, macie takie prawo. No, akcja 1,5%, właśnie tutaj ostatnie 4 dni właśnie na ten cel. Oj, będzie, tak jak mówiłem, gorąco. Tutaj również możecie za rok dodać swoje ustawienia, nie ma profilu, nie ma problemu, ale uwaga, wiemy, doskonale wiemy, że w organizacjach pozarządowych, w fundacjach, stowarzyszeniach nie mamy sztabu ludzi, nie mamy tysiąca osób, dlatego wy jesteście, ja akurat w mojej testowej organizacji, która nazywa się jestem głównym administratorem. Ale ponieważ wiemy, że warto delegować zadania, mogę tutaj wpisać maila mojej koleżanki, mojego kolegi z zespołu, z fundacji, ze stowarzyszenia, nadać mu specjalne uprawnienia i bardzo mocno poprosić go, czy mógłby spróbować ze mną pomagać i rozkręcić tutaj pomaganie w Fani Mani, bo wiemy, że delegowanie zadań jest bardzo, bardzo istotne. Zdjęcia, to też jest tutaj, zobaczcie, w naszym po lewej stronie
istotna funkcja, istotna, przydatna. Każdy z Was, czy to z pozycji telefonu komórkowego, czy to z pozycji laptopa, czy komputera stacjonarnego, może tutaj jak najbardziej dodawać swoje zdjęcia dla Waszej organizacji. Czy to zdjęcia z akcji, czy to zdjęcia z tego, jak na przykład karmicie psy, jak z nimi, jak je wyprowadzacie na spacer, czy zdjęcia Waszych też podopiecznych, grupowe na przykład, jak jesteście na jakimś wspólnym wyjeździe, a może po prostu zdjęcia Wasze jako osób, które działają w fundacji, działają w stowarzyszeniu. Wasza tutaj dobra wola, jak najbardziej warto te zdjęcia dodać. Mamy też moduł podopieczni i też chciałem o tym tutaj teraz porozmawiać. Ja akurat jako fundacja i tutaj organizacja MMM nie mam tych podopiecznych, dlatego przejdę teraz i raz jeszcze to powtórzę na testowe konto, takie bardzo mocno testowe, które po prostu użyliśmy i nazywa się Fundacja Funny Money. To jest nasze testowe konto, raz jeszcze podkreślam, i my pozwoliliśmy sobie zrobić testowego podopiecznego. Sprawdźcie, jak to działa, bo jeżeli macie swoich podopiecznych, to kochani, jak najbardziej zachęcamy Was do tego, że macie prawo ich dodać, żeby oni również, i tutaj dodać jego imię, nazwisko, jego opis, bo to jest tak, że każdy Wasz podopieczny ma swoją rodzinę, znajomych, przyjaciół i ma możliwość dotrzeć do jeszcze większej grupy Waszych nowych wspierających, Waszych nowych odbiorców. A jak to jest tak, że jak Wy jako organizacja i na przykład nasz tutaj akurat Jan Kowalski będziecie mieli coraz więcej darowizn, tym jak najbardziej lepiej. Dlaczego na przykład zdjęcie tej osoby jest takie ważne? Bo to wyświetla się właśnie na indywidualnym profilu. Zobaczcie, tutaj na samej górze jest informacja o tym, że strona funnymoney.pl, łamane, teraz tutaj będzie nazwa Waszej organizacji, a tutaj po kresce będzie tutaj informacja, jak nazywa się Wasz podopieczny. I tutaj również jest informacja o Waszej fundacji, żeby nikomu tutaj, żeby być też wiarygodnym, nikomu się tutaj nie pomyliło, skąd, z jakiej organizacji jest nasz Janek. Zdjęcie Janka jest również, zobaczcie, w dwóch innych miejscach. I tutaj, i tutaj. Tak samo jest z Waszym logiem organizacji, dlatego jest to istotne, żeby i zdjęcia podopiecznego, i zdjęcia Waszej organizacji, logotyp, był dodany od samego początku. Tutaj jest też fajna informacja, ona też będzie zawsze zmieniana indywidualnie, że średnio 2%, 2,5% wartości Twoich zakupów trafia do Janka Kowalskiego. Zaraz Wam pokażę, o co w tym naprawdę chodzi. Ale jeszcze wracając do naszego panelu i organizacji, czyli wszystkich naszych funkcji, mamy w ustawieniach profilu jeszcze jeden pomysł, jedną podpowiedź, projekty. Jeżeli macie swoje projekty, które chcecie dodać, chcecie zbierać tylko i wyłącznie na konkretny Wasz projekt, oczywiście pod sztandarem Waszej fundacji, stowarzyszenia czy organizacji oddolnej macie taką możliwość, więc tak wygląda nasz panel boczny. Starałem się wyjaśnić wszystkie jego funkcje, bo są one, nie będę ukrywał, istotne. Ale jeżeli jesteśmy właśnie na panelu organizacji i na Funny Money, czyli właśnie tutaj, to pozwolę sobie również powiedzieć Wam, jakie są tutaj dodatkowe funkcje dla Was, bo Wy już te wszystkie funkcje macie. Bardzo istotne jest pobranie najważniejszych informacji na jednej stronie. To jest tak nasza tak zwana checklista, bardzo ją lubimy i to jest tak, że ona jest i dla nowych organizacji, i dla organizacji, które są z nami rok czy nawet dwa. Sprawdźcie, spróbujmy sobie ją pobrać. O właśnie, od razu wyskakuje. Tutaj jest 8 dobrych rad, 8 dobrych przykładów, 8 dobrych praktyk, jak próbować, jak działać z darowiznami od zakupów i tutaj wszystkimi fajnymi naszymi rzeczami. Sprawdźcie, naprawdę dajcie sobie szansę na to i sprawdźcie.
Nas bardzo interesuje, żeby u Was tutaj pojawiały się naprawdę duże kwoty. Raz jeszcze powtarzam, to jest konto testowe, żebyście zobaczyli, jak to działa, więc tutaj ta kwota jest przez nas po prostu wymyślona. Ale tutaj w panelu bocznym, również po lewej stronie, na początek Wam powiem o materiałach promocyjnych. I chciałbym z całego serca, z tego miejsca pozdrowić naszą Gosię, która dba o materiały graficzne. Zobaczcie, właśnie dla Was, żeby one były dostępne, żeby one były co miesiąc aktualne, żeby były zmieniane. Mamy tych materiałów już ponad naprawdę 1000. Więc setki materiałów graficznych i filmików wideo tutaj na Wasze social media, czy na tutaj Wasze na przykład maile, które będziecie niedługo wysyłać do wspierających, są dostępne. Tych grafik naprawdę jest bardzo dużo, jak sami widzicie. Tutaj na przykład informacja o dniu mamy, tutaj na przykład trochę bardziej już o dniu dziecka. Kochani, to jest tak, że my wiemy, wiemy to doskonale z własnego też podwórka. Tak jak mówiłem, wiele organizacji, fundacji czy stowarzyszeń nie ma sztabu ludzi. Dlatego my Wam chcemy pomóc i to robimy. Grafiki macie dostępne z logotypem Waszej organizacji. Zobaczcie, co się stanie, jeżeli kliknę na czerwony przycisk, wygeneruj grafikę z logo. Czekam dosłownie chwileczkę, komputer już zaczytuje tą informację i mam wygenerowane, o właśnie, informację graficzną z Waszym logotypem, bo jeżeli dodaliście już ten logotyp, on już tutaj będzie wstawiony od razu, więc macie już indywidualną Waszą grafikę na dzień mamy do informacji Waszych nowych wspierających, czy na przykład do wrzucenia na Facebooku. Serdecznie, serdecznie do tego zachęcamy. Ale również nasza Gosia dba o to, żebyście nie musieli głowić się nad propozycją treści posta. My już też to spróbujemy za Was i działamy w tym temacie, żeby te propozycje były. Jak zauważyliście, albo jeszcze może nie, tutaj w tej propozycji posta na Facebooka, czy na przykład wiadomości SMS, są takie specjalne linki. One, zobaczcie, zawsze, ale to zawsze są tutaj u nas na końcu. Nasza organizacja, na której teraz jestem, to nazywa się Fani Mani. Raz jeszcze tutaj pokazuję, o właśnie, jeżeli tutaj będzie napisana Wasza organizacja i Wasz prywatny profil tej organizacji i link do tego profilu, to tutaj będzie na przykład, pamiętacie, jak przed chwilą robiłem Ochotniczą Straż Pożarną? To będzie www.fanimani.pl/OSP w Poznaniu. I taki właśnie link trafia do Waszych wspierających. Jest on istotny, aby od razu osoby, które chcą Wam pomagać, klikały w link klikalny i po prostu aktywowały darowiznę i robiły przypominajkę. Już pokazuję, jak to działa. Dodam tylko, że maile również, zobaczcie, mamy dostępne. Są tutaj już propozycje treści maila, żeby też Wam było po prostu łatwiej. Maile możecie wysyłać do osób indywidualnych, do Waszych przyjaciół, znajomych, ale możecie również wysyłać je na przykład do firm, które z Wami współpracują. Jeżeli chcecie dodać informacje na stronę internetową Waszą, zachęcamy. Jest już również dostępna, indywidualna dla Was. Dlatego jak widzicie, materiały promocyjne to bardzo istotna część Fani Mani i pomagania organizacjom, bo my właśnie od tego jesteśmy. Jesteśmy od tego, aby Wam pomagać, fundacjom, stowarzyszeniom, inicjatywom oddolnym. Ja, kochani, nie będę ukrywał, wiem, bo mówicie to, że jest Was mało w Waszej organizacji, że brakuje tego czasu, tych możliwości. Nie każdy ma takie umiejętności do tworzenia własnych filmów, własnych grafik. Nasza Gosia już to dla Was zrobiła, jest to dla Was dostępne 24 na dobę przez cały rok. Tutaj w bocznym panelu zachęcamy do tego, aby działać i tutaj to pobierać i wysyłać dalej. A teraz trzy rubryki bardzo istotne. Przegląd, czyli to już tutaj byliśmy na tym głównym takim ekranie, a teraz są wspierający. Raz jeszcze podkreślam, to konto jest testowe.
Zobaczcie i mamy wielką nadzieję, że właśnie tyle tych wspierających będzie za chwileczkę u Was. Albo tak naprawdę wiecie co? My Wam życzymy nie dwóch kart, tylko 20. Naprawdę zachęcamy do tego i mamy wielką nadzieję, trzymamy mocno kciuki, że tych kart tutaj będzie 20, a na każdej karcie będzie po 50 wspierających. Więc ja Wam tutaj pokażę. Mamy tutaj datę rejestracji tej osoby, tego użytkownika, na przykład pani Ani. Mamy też informację, czy pani Ania już zrobiła darowiznę, czy dopiero pani na przykład Marlena ją zrobiła. I tutaj na przykład do pani Marleny, ale do pani Ani też. Do pani Marleny można co? Wysłać wiadomość. Zobaczcie, ona jest tutaj dostępna, czarny dymek. I tutaj można napisać: pani Marleno, bardzo mocno dziękujemy za wsparcie, za chęć pomocy, za super genialne darowizny i za to, że pamięta pani o nas i ma zainstalowaną na przykład przypominajkę, i zrobić wyślij. I ta wiadomość do pani Marleny, pani Marlena ją otrzyma na swoją indywidualną skrzynkę mailową, dlatego na pewno ją odczyta. Ale na przykład, dlaczego tutaj są zera? Zobaczcie, u pani Justyny, u pani Iwony, u pani Ani. To jest dla Was informacja, że pani Justyna jest już i założyła swój własny profil użytkownika i jest chętna, zgłosiła się do wspierania Waszej organizacji. Nie ma jeszcze darowizn, ponieważ po prostu nie zrobiła jeszcze zakupów, ale Wy możecie do pani Justyny na przykład wysłać wiadomość indywidualną: pani Justyno, dzięki wielkie za chęć pomocy i wsparcia. Zapraszamy do zainstalowania rozszerzenia, czyli naszej przypominajki na Fani Mani, żeby pomagać przy zakupach i w trakcie zakupów internetowych. I taka wiadomość idzie prosto na skrzynkę mailową pani Justyny, pani Iwony czy pani Ani. I Wy też macie taką realną możliwość, zostajecie takim fundraiserem, no bo nawiązujecie bliższą relację z Waszymi darczyńcami. I tutaj są wszystkie Wasze, zobaczcie, informacje o Waszych wspierających, jakie te osoby zrobiły darowizny, liczbę tych darowizn, kiedy była ostatnia darowizna. Raz jeszcze podkreślam, że konto jest testowe. A w darowiznach, czyli tutaj trzecia rubryka, macie rozpisane, zobaczcie, i kto dokładnie kiedy zrobił jaką darowiznę. Czyli tutaj macie taki po prostu przegląd wszystkiego już. Ja bym chciał teraz bardzo mocno podkreślić i powiedzieć Wam i wytłumaczyć, bo wiemy, że Was to frapuje, nie wiecie, kiedy się zmieni status oczekujący. My mamy 5 statusów w naszym systemie Fani Mani. Zobaczcie, tutaj jest bardzo dużo statusu oczekującego, ale już na przykład na stronie numer 5 statusy się zmieniają. Jest na przykład potwierdzona albo najfajniejsza też, gotowe do wypłaty. I teraz zobaczcie, bo to jest istotne, żeby to wiedzieć. O, właśnie już tutaj robię na duży ekran. Co oznaczają i o co chodzi w tych statusach, bo one są u nas mocno interesujące i ważne. Status oczekujący może trwać od kilku do nawet kilkunastu tygodni i możecie go widzieć najdłużej, nie będziemy tego ukrywać. To jest status wtedy, kiedy użytkownik internetu, czyli ja, jako na przykład Mateusz, robię sobie zakupy, kupiłem dżinsy, ale aktywowałem dodatkowo również przypominajkę i aktywowałem darowiznę. I wtedy ten status oczekujący od razu się wyskakuje w ciągu maksymalnie 7 dni. On wyskakuje tutaj w waszym panelu organizacji. I to jest informacja, że my też widzimy, sklep widzi ten ruch użytkownika. Następnie, jeżeli sklep internetowy widzi, że klient nie zwrócił produktu, no bo oczywiście każdy klient internetu, sklepu internetowego ma prawo zwrócić swój produkt albo złożyć na przykład reklamację do tego produktu, to wtedy ten status zmienia się od razu na potwierdzony.
Potwierdzony to oznacza wtedy, kiedy my i sklep internetowy na 100% wiemy, że ta darowizna jest już z nami. Gotowa do wypłaty? To jest genialne. To jest genialne, czyli zielony prezent z piękną zieloną kokardą, czyli my jako Fani Mani otrzymaliśmy już darowiznę od sklepu internetowego, mamy ją u siebie i ona jest bezpieczna. No i my chcemy ją wypłacić, czyli zrobić status wypłacono, czyli prezent z zielonym haczykiem, z zielonym tak zwanym ptaszkiem. My postanowiliśmy, że będziemy Wam wysyłać duże prezenty. Czyli 4 razy w roku, zawsze po zakończeniu kwartału, gdy na Waszym koncie zbierze się minimum 100 zł darowizny, to wtedy jak najbardziej wysyłamy wszystkie darowizny, które mają status gotowa do wypłaty właśnie dla Was. Tutaj też jest, zobaczcie, to wyjaśnione. Też pozwolę się od razu przełączyć, no bo chcę, żebyście mieli rzetelne wiadomości. O właśnie, tutaj w środkowej rubryce jest taki znak zapytania i też jest to wyjaśnione, kiedy wysyłamy i dlaczego i jak wysyłamy darowizny. Zawsze 4 razy w roku pod koniec kwartału, gdy zbierze się ta suma. Dlaczego? Ponieważ boimy się, że jakbyśmy zaczęli wysyłać Wam wszystkie darowizny, czyli po 93 grosze, po 15 groszy, po złoty 50, po 10,34, to księgowość mogłaby dostać białej gorączki, więc wolimy Wam zrobić super, jeden duży, piękny, zielony prezent z czerwoną kokardą i wysłać większą sumę od razu dla Was. Ale jest również czarny scenariusz. Szary, u nas jest to szary scenariusz, czyli prezent nie ma ani kokardy, ani koloru. To wtedy oznacza, że jest to status anulowany. Dlaczego? Proszę, pamiętajmy o tym, że my jako Fani Mani jesteśmy dodatkiem, jesteśmy czymś dodatkowym w sklepach internetowych. My, podkreślam, tutaj nie jesteśmy sklepem internetowym. Fani Mani to nie sklep internetowy, to serwis, który pomaga zbierać darowizny od zakupów. I jeżeli użytkownik, czyli na przykład ja, jestem na Facebooku, widzę świetną reklamę butów i klikam w tą reklamę na Facebooku, to niestety, ale darowizna się nie naliczy. Jeżeli ja jako użytkownik, ja jako Mateusz, widzę genialną reklamę i tutaj w narożniku sklepu i to jest tak zwane Google Ads, czyli reklamy, które są w treści stron internetowych i klikam w tą reklamę, kupuję jakiś produkt, to kochani, niestety ta darowizna nie może być naliczona. Jeżeli widzę, że dostałem od mojej koleżanki jakieś świetne kupony rabatowe z zewnętrznej strony, nie z Fani Mani, tylko z zewnętrznej strony, to niestety ta darowizna również może się nie naliczyć. Pamiętajmy o tym, żeby poprawnie robić zakupy w internecie i poprawnie również działać z darowiznami od zakupów. Ja już pokazuję, jak to tutaj działa. To jest tak, że każdy z Was, mówiłem, będzie miał swój profil organizacji i każdy z Was działa właśnie na tym polu. Więc zobaczcie, dostałem maila. Nie będę ukrywał, sam do siebie go wysłałem, ale dostałem maila z zaproszeniem. To może być zaproszenie właśnie od Was. Ja dostałem zaproszenie od mojego, nazwijmy, kolegi Mateusza, żeby wspierał organizację. I tutaj jest stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce. No ja jestem bardzo zainteresowany, ja znam tą organizację, ja lubię tą organizację, dostałem zaproszenie od mojego znajomego, to dlaczego by na takie zaproszenie nie przyjąć takiego zaproszenia i dlaczego by nie pomagać? Więc tutaj zobaczcie, znów klikam sobie. O, widzę fajny profil. Widzę, że okej, tutaj jest logo mojej ulubionej organizacji, jest informacja, nazwa tej organizacji, mam dołączyć do ponad 442 osób, no bardzo kusząca wiadomość. O, mogę to robić i na komputerze, i na telefonie, i na tablecie. Bardzo fajna informacja, bo robię czasem zakupy na kanapie, a czasem przy biurku.
To mnie cieszy. Są moje fajne, ulubione też sklepy tutaj. Bardzo dobra informacja. Znów widzę genialne logo mojej organizacji, którą znam i lubię. Znów widzę co? Jej nazwę. Średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafia do ulubionej przez Ciebie organizacji. No ja w to wchodzę. Jestem użytkownikiem, wchodzę w to. No po raz trzeci widzę logo mojej organizacji, widzę jej nazwę. Mogę się dowiedzieć o niej troszeczkę więcej, przeczytać jej historię. Widzę, że tutaj adres również się zgadza z prawidłowym adresem mojej organizacji. Ta organizacja ma tutaj podaną swoją stronę, swój fanpage na Facebooku. To prawda, ufam, to jest moja organizacja. I co robię? Zobaczcie, może zwróciliście uwagę, a może nie. Ja sobie tak chodzę po tej stronie, tym profilu mojej ulubionej organizacji, a za mną cały czas coś łazi. Łazi za mną taki niebieski pasek. Pomagaj bezpłatnie przy okazji zakupów w internecie. No ja chcę pomagać, więc co robię? I co robią też wasi użytkownicy, którzy chcą pomagać wam? Dodają rozszerzenie. I zobaczcie, ja tutaj to rozszerzenie już posiadam, ale wasze osoby nowe muszą jeszcze raz kliknąć dodaj rozszerzenie i wtedy przechodzimy do sklepu, lubię moją organizację i znów widzę jej logotyp, no to się cieszę. I one wtedy jak najbardziej instalują przypominajkę FaniMani. Tutaj będzie napis nie usuń z Chroma, bo ja już to mam, tylko będzie po prostu pobierz i wtedy po prostu osoby wspierające, które chcą was wspierać, robią, kliknij, pobierz. No i co to w ogóle zmienia? Czy to coś w ogóle daje? Zobaczcie, co się teraz stanie. Mam teraz ochotę kupić sobie buty. O, buty trekkingowe. Zbliża się majówka. Dobry pomysł. I już od razu zobaczcie, widzę reklamy. I zobaczcie, sponsorowane reklamy niestety nie naliczają darowizny. Darowizny naliczają się tylko i wyłącznie w sklepie internetowym. I tu jest właśnie coś, czego wy może jeszcze, które osoby, które nie macie tej przypominajki, nie widziały jeszcze nigdy w Google. W przeglądarce aktywuj darowiznę 2,5% wartości zakupów. Ło, interesujące. A tu aż 3,5% wartości zakupów. No to klikam na e-obuwie. Znam tą firmę, znam tą... O, wow, coś się pojawiło. I zobaczcie, co się stało. Wspieram na razie fundację Mam Marzenie. Na początku ją wybrałem, ale chcę to zmienić. Mam do tego prawo, jestem użytkownikiem internetu, więc to zmienię. Zmieniam na SOS Wioski Dziecięce. Gdzie one są? O, właśnie, już ich tutaj szukam. SOS. SOS Wioski Dziecięce. Przechodzę sobie tylko do sklepu, chcę zmienić moją organizację, mam do tego prawo. Zaraz zobaczymy. O, już ta informacja się zaczytuje. Wspierałem fundację Mam Marzenie, dostałem maila. No okej, dobra, zmieniłem zdanie. No to jeszcze raz, uwaga, buty trekkingowe. Sprawdźmy, co się zadziało. Pamiętajmy, to jest reklama. Tutaj darowizna może się nie naliczyć. Darowizna nalicza się tylko w sklepie internetowym, na przykład e-obuwie. Ło, widzę, dostałem zaproszenie od kolegi, koleżanki, od was dostałem zaproszenie, wspieram SOS Wioski Dziecięce, bo lubię. A co teraz trzeba kliknąć? Wystarczy aktywuj darowiznę. I zobaczcie, ta darowizna jest już aktywna, tutaj będzie ona naliczona. Teraz zobaczcie, ona jest z wami tutaj po lewej stronie, raz jeszcze mogę ją kliknąć, żeby się upewnić. Faktycznie darowizna zostanie naliczona, jeżeli wszystko pójdzie dobrze. Zgadzam się, dobrze, zgodzę się tutaj na wszystko, żeby wam coś pokazać. Ale uwaga, specjalnie działaliśmy w ten sposób, żeby zobaczcie. Zacząłem klikać bardzo dużo rzeczy i faktycznie ostatni ślad niestety został zgubiony. Darowizna się gdzieś zagubiła, więc sprawdźmy, co się stanie, jeżeli kliknę na naszego ups kotka. Aktywuj ponownie darowiznę. Kochani, no to jest tak, że nasza darowizna jest bardzo istotna. Ja chcę przekazać darowiznę dla SOS Wioski Dziecięce. Dostałem zaproszenie. Aktywuj ponownie darowiznę. Sprawdźmy, co się stanie. Okej,
No, teraz mogę robić zakupy tak jak zawsze. Mogę kupić sobie buty, mogę wybrać tutaj rozmiar tych butów albo dodać od razu do koszyka. Te buty mi się strasznie, strasznie podobają. O, tutaj pełno newsletterków mi od razu wyskakuje, żebym się zapisał, ale ja nie chcę, ja chcę kupić buty i chcę kupić je i pomóc mojej ulubionej fundacji i przekazać jej również darowiznę. Ale czy to znaczy, że to ja będę płacił za tą darowiznę? Nie. To sklep e-obuwie, czy na przykład inne z 1700 sklepów, to one podzielą się zyskiem, to one podzielą się swoją marżą, a ja zamawiam, płacę tyle samo co zawsze, czyli tyle, ile jest na stronie internetowej, ani grosza, ani złotówki więcej. Więc zobaczcie, tak właśnie to działa, żeby darowizna była naliczona, żeby ona była najpierw miała status oczekująca. Tutaj Wam też pokażę raz jeszcze, żeby na początek miała status oczekującej, po kilku, kilkunastu tygodniach potwierdzonej, gotowa do wypłaty, to jest super informacja, no i świetnie wypłacona. Nie chcemy anulowanych darowizn od zakupów, to nas nie interesuje, nie ma takiej opcji. Nie chcemy tego, dlatego staramy się zawsze robić zakupy poprawnie, dobrze, zgodnie z tym, co jest u nas w Fani Mani. Chcielibyśmy Wam też pokazać, co to znaczy Fani Mani w liczbach, jeżeli chodzi o darowizny. Zobaczcie, tutaj wybraliśmy konkretne osoby. Nie będę ukrywał, to są użytkownicy indywidualni, czyli mają imię Maria, Anna, Magda, Marek. Tutaj są osoby wybrane specjalnie, żebyście zobaczyli, jak to wygląda w liczbach. Tutaj będzie data ich rejestracji, czyli kiedy utworzyli swój profil użytkownika, stali się wspierającym. Tutaj jest wartość w miesiącach, czy ktoś działa długo, czy krócej. A tutaj jest bardzo ważna informacja. I to jest, uwaga, to nie jest wymyślone, nie wymyśleliśmy tych liczb. One są prawdziwe, to są prawdziwe wartości darowizn, jakie na przykład pani Maria z to faktycznie działa. Na przykład tutaj osoba, która jest totalnie na pierwszym miejscu, czy pani Renata przez 93 miesiące podarowała przy okazji zakupów aż ponad 37 tysięcy złotych dla swojej ulubionej, genialnej organizacji. Uwaga, znamy panią Renatę. Wiemy, że ona jest i użytkownikiem, czyli kupuje dla siebie, spodnie, kupuje dla siebie jedzenie, ale również jest osobą w firmie, która robi zakupy. I szef jak najbardziej dał jej taką zgodę, że jak najbardziej działaj i pomagaj. Dlatego pani Renata świadomie kupuje w internecie, w sklepach internetowych, które są w programie Fundacji Fani Mani, to jest 1700 sklepów ponad i dlatego genialna darowizna idzie do jej organizacji. Ale jakby się to plasowało i tutaj rocznie. To jest tak, że życzymy Wam tego, żeby naprawdę, nawet tutaj zobaczcie Pan Sławomir, czyli ta ostatnia pozycja, żeby każdy Wasz użytkownik przekazywał Wam naprawdę 677 zł i 11 groszy rocznie, jeżeli chodzi o darowizny. Raz jeszcze podkreślam, to nie są wartości zakupów, to są wartości już darowizn, czyli kwoty, która została przekazana przez użytkowników i sklepy internetowe do konkretnej organizacji. Bo to jest tak, że strasznie mocno zależy nam na tym, żeby te darowizny były regularne, żeby one były dla Was ważne, żebyście Wy wiedzieli, że za 3 miesiące, za 6 miesięcy przyjdzie fajna, super suma od Fundacji Fani Mani na Wasze konto organizacji i będziecie mogli tutaj działać, będziecie mogli regularnie i systematycznie gospodarować tą kwotą, którą tutaj użytkownicy i sklepy internetowe Wam przekazują. Sklep internetowy się dzieli tą swoją marżą, użytkownik, czyli
wasz wspierający bardzo to lubi, bardzo się cieszy, bo on też pomaga, więc to jest super. No ale jak to zrobić? Teraz przykłady konkretne, mięso. Teraz będzie mięso. Kochani, bierzecie po prostu kartkę A4, pustą, czystą i wypisujecie sobie naprawdę, zachęcamy do tego, jak rozpocząć, jak rozhulać te darowizny od zakupów online. 10 pierwszych osób, które was lubią, które was wspierają, które są za wami murem i znają waszą organizację, wasze stowarzyszenie, czy waszą fundację, czy wasze działania lokalne na rzecz tych kotów, które są na waszym osiedlu. 10 pierwszych osób, do których wyślecie SMS-a, czy wyślecie informację na WhatsAppie. Ta informacja, uwaga, oczywiście jest już przygotowana przez naszą Gosię i nasz zespół, więc dodatkowa robota dla was odchodzi. Jak widzicie, na samym końcu tej wiadomości jest link klikalny, czyli tutaj na przykład otwarte klatki. Ale tak jak mówiłem, są również firmy. Dlatego na tej kartce, gdzie macie już napisane imię, nazwisko pierwszych 10 osób, do których wyślecie wiadomość, robicie kreskę i działacie, wypisujecie dwie firmy, które również was wspierają, wam pomagają, są z wami zawsze. I to jest bardzo ważna informacja i dla osób indywidualnych, i dla tych 10 osób, i dla tych dwóch firm, że one nie dopłacają. To nie jest tak, że firma będzie musiała wydawać swoje własne pieniądze. To jest tak, że sklep internetowy będzie się dzielił tą marżą, będzie dzielił się zyskiem. Firma będzie zadowolona, bo pomaga, a organizacja, wasza organizacja będzie dostawać regularne super darowizny. Warto wysłać, można wysłać również grafikę, bo czasem obraz to 1000 słów. Dlatego tak jak mówiłem, grafiki są już dla was i zobaczcie, ja tutaj akurat wybrałem Vivę, czyli zobaczcie, Viva dodała swój logotyp i od razu on został pobrany, wygenerowany z naszej strony. Korzystajcie z tego, naprawdę korzystajcie z tego, to jest dla was. A gdzie jeszcze możecie z tego korzystać? Na przykład na waszych portalach społecznościowych. Facebooki, Twittery, Instagramy, TikToki i nie tylko. Tego jest naprawdę dużo i tak samo jest dużo naszych grafik. Grafik z waszym logotypem, filmików z waszym logotypem, gdzie naprawdę możecie z tego śmiało korzystać i szerować wasze portale społecznościowe po to, żeby osoby, wasi fani na Facebooku, fani na Instagramie dowiedzieli się o tym, że jest taka forma pomocy bezpłatna, że trzeba tylko i wyłącznie zainstalować rozszerzenie, żeby pomagać waszej organizacji. To jest bardzo, bardzo mocno istotne. Rozszerzenie czy aplikacja mobilna, jest to bardzo, bardzo mocno istotne. A teraz chciałem wam pokazać takie dobre przykłady. I to są, kochani, organizacje, które naprawdę są z nami dosłownie kilka miesięcy albo nawet kilka tygodni. Co dodatkowo można zrobić, aby pomóc zbierać swojej organizacji darowiznę? Można taką informację dać na swojej stronie. Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu już to zrobiło, zobaczcie. Dało informację na swojej oficjalnej stronie odnośnie Fani Mani, co robić, jak to robić, dlaczego to robić. Dodali też oczywiście tutaj filmik. Więc to jest tak, że wasza strona internetowa to również jest wiarygodne źródło informacji dla osób, które wspierają i działają. Zobaczcie, również Fundacja Scholar skorzystała z naszej pomocy i jak jestem na ich stronie, to coś za mną chodzi. To chodzi za mną widget. I jak kliknę na ten widget, co robię? Gdzie jestem? No jestem na profilu tej fajnej fundacji, którą ja lubię, którą znam. No i co mogę zrobić? Mogę dodać rozszerzenie. I zobaczcie, o właśnie, teraz wspierasz Fundację Scholar. I to jest bardzo, bardzo istotne, żeby ta przypominajka, żeby to rozszerzenie było cały czas włączone. Tak samo zrobiła Fundacja i tutaj Gratosfera jako organizacja. Zobaczcie, też ma wspieraj nas za darmo.
to samo co przed chwilą. Oni również poszli też o krok dalej. Mają moduł szybkich wpłat, czyli Fanny Pay. 10, 50, 100. To od Was zależy, jak chcecie zmotywować osoby, które wchodzą na Waszą stronę. Można tu wpisać, trzeba tutaj wpisać imię wspierającego, nazwisko i adres mailowy i wpłacić daną kwotę. Więc zachęcamy Was do tego, żeby pobawić się tymi rzeczami, bo to są istotne rzeczy, które są u Was w panelu organizacji. Czyli zobaczcie, one są tutaj. Sprawdźcie. U każdego w organizacjach wygląda to tak samo. Tutaj są istotne, ważne, przydatne narzędzia, które są dla Was. My jako Fundacja Fanny Money jesteśmy po to, żeby działać dla Was, dla Waszych potrzeb, Waszej organizacji, dla dobra Waszej organizacji, żebyście mieli więcej środków finansowych na działania Wasze. A teraz myślę, że dobrym to jest przeczytanie, co się działo u nas na czacie. To pozwolę sobie tutaj odczytać. Pani Aneta, czy aplikacja na telefon również działa tak jak na komputerze? Już informuję. Teraz oczywiście jest ten czas pytań. Jak najbardziej dajcie znać, czy wszystko jest zrozumiałe, dajcie znać, czy to faktycznie działa, czy jesteście gotowi na to, czy wszystko jest zrozumiałe. I teraz jeszcze odpowiadam, czy aplikacja działa, jeszcze raz sobie pozwolę przeczytać. Czy aplikacja na telefon również działa tak jak na komputerze? Aplikacja na telefonie Androidzie to troszeczkę coś innego, ponieważ to wtedy trzeba zalogować się na początek na aplikację naszą, na telefonie na typu Android, wybrać dany sklep, a następnie robić zakupy tak jak zawsze. Apple, czyli tutaj produkty Apple, czyli jabłuszko i przeglądarka Safari, one mają tutaj w swojej ofercie i aplikację, i przypominajkę, i wtedy jest, nie będę ukrywał, łatwiej, użytkownik ma łatwiejszą możliwość, bo ma wybór. Na Androidzie mamy po prostu aplikację i ona działa również i jak najbardziej można przez nią robić zakupy w internecie. Czy zakupy muszę rozpocząć od przejścia przez aplikację do sklepu? Tak. Pani Aneto, jeżeli ma Pani i chce zrobić zakupy i zrobić darowiznę od tych zakupów, bardzo zachęcamy do tego, żeby na początek wejść do aplikacji, wybrać konkretny sklep, a następnie robić zakupy tak jak zawsze. Więc tak, to jest tutaj prawda jak najbardziej. Aplikację mamy, przypominajkę na komputerach również mamy. Jaki interes, Pani Agnieszko, jaki interes mają sklepy w przekazywaniu części zysku? Dla nich to jest bardzo istotne, że działają po pierwsze w społecznej odpowiedzialności biznesu, czyli w swojej tabelce jak najbardziej będą mieli współczynnik wzrostu, ale u nich, nie będę ukrywał, bardzo istotne jest to, żeby zdobyć na przykład osoby bardzo lojalne, klientów lojalnych, którzy po prostu robią u nich zakupy. Ja mam taki własny przykład, ponieważ moja koleżanka Ola została przeze mnie zaproszona do pomagania również z Fanny Money. Ola zajmuje się również w swojej firmie zakupami przez internet i robi tutaj zakupy i papier do drukarki, i nową drukarkę, i zepsuł się laptop, to kupuje ten laptop. I ona jest właśnie tym przykładem, który mogę podać, że to jest ten wierny klient, który, nie będę ukrywał, Ola nie robi nigdzie indziej zakupów niż tylko i wyłącznie z sklepami, z partnerami, którzy są z nami, są z Fanny Money. I na tym najbardziej zależy sklepom, to jest ten ich interes, żeby klient, który kupił coś, był dodatkowo jeszcze z tego zadowolony, z produktu, a dodatkowo pomagał. Więc to jest tak, że sklepy bardzo chętnie biorą w tym udział. Jest już ponad 1700 tych sklepów. Dlatego to jest bardzo, bardzo istotne, że te sklepy są z nami, że darowizny się naliczają, a klienci wracają do sklepu internetowego. Pan Kamil, czy apka jest na smartfony Apple? Tak, jak najbardziej. Apple ma możliwość wyboru.
Użytkownicy Jabłuszka mają wybór: albo aplikacja, albo przypominajka. My z naszego doświadczenia bardziej polecamy przypominajkę. Ona jest bardziej intuicyjna. Jeżeli korzystacie na Apple, na przeglądarce Safari, to wtedy ona jest bardziej przypominajka intuicyjna, jest troszeczkę szybsza, szybciej użytkownik może znaleźć swoje super fajne sklepy i produkty. Dlatego na Apple mamy i przypominajkę, i aplikację. My bardziej promujemy tutaj i mówimy o przypominajce, czyli to dodaj rozszerzenie. Czy na iOS nie ma, czyli na smartfony z, czyli na smartfony Apple. Na smartfony Apple jak najbardziej jest. Jest to i aplikacja, i przypominajka. Dajcie znać, czy panie Kamilu, czy ja już odpowiedziałem na pytanie, czy tutaj o coś jeszcze chodziło. A w Apple na innych przeglądarkach. Jeżeli chodzi o inne przeglądarki w Apple, nie Safari, to jak najbardziej działa aplikacja. I wtedy aplikację trzeba sobie pobrać ze sklepu Google'a tutaj i jak najbardziej działać na aplikacji. I wtedy wchodzi się w aplikację, wybiera swój ulubiony sklep internetowy i robi już zakupy jak najbardziej tak samo. Panie Kamilu, czy ta odpowiedź jest satysfakcjonująca, czy udzieliłem tak, czy udzieliłem wszystkie informacji, mam ok, dziękuję. No to super, ja też dziękuję, że to spotkanie rozwiałem wszystkie właśnie wątpliwości. Szkoda, że nie ma przypominajki na Androida. Pani Aneto, wiemy o tym. Wiemy o tym. Ja z tego miejsca też chciałbym pozdrowić naszego Tomasza z zespołu, który bardzo mocno promuje przypominajkę i zapisał się już na kolejne szkolenie i kolejną konferencję Google'a i będzie tutaj zgłaszał to, żebyśmy my mogli to robić. To jest tak, że to nie jest tak, że my nie chcemy. Po prostu na chwilę obecną nie ma takiej możliwości technicznej, żebyśmy połączyli Androida i przypominajkę. Dlatego bardzo mocno zależy nam na tym, żeby tutaj wszystkie dostępy na Google, na telefonach też zostały nam przydzielone jako serwisowi FaniMani. Liczymy na to, że tak będzie w może niedługiej przyszłości. Tutaj nasz Tomasz jest w tym temacie bardzo mocno czujny. Więc jeżeli tylko taka forma pomocy i wsparcia dla użytkowników będzie dostępna, od razu, pani Aneto, informujemy was na pewno, żebyście mieli po prostu łatwiej. Pani Kornelia, jak umieścić FaniMani na swojej stronie internetowej, żeby po najechaniu przenosiło na stronę FaniMani? To ja już pozwolę sobie raz jeszcze udostępnić mój ekran, bo to będzie łatwiej wyjaśnić. Zobaczcie. Okej. I zobaczcie, pani Kornelio, mamy tutaj panel organizacji, waszej organizacji i mamy tak zwane widgety. I te widgety to są właśnie te, które wyskakują na stronie internetowej. Tutaj jest przycisk dodaj albo nie dodaj. To jest ten przycisk, o którym tutaj mówiłem, ten pierwszy, czyli to jest ten, który wyskakuje o właśnie tutaj, czyli ten na przykład pomarańczowy albo ten inny kolor, odcień pomarańczowego. Tutaj również widget do szybkich wpłat jest dostępny i one są aktywowane właśnie w panelu organizacji, czyli tutaj w głównym panelu, przedostatni przycisk widgety. I to jest tak, że jak najbardziej macie możliwość je ustawić, macie możliwość wybrać swój indywidualny kolor, czy tekst ma być po lewej, po prawej stronie, czy ma być nisko, czy ma się wyświetlać na każdej stronie, na każdej podstronie, bo zobaczcie, jak ja sobie teraz na przykład przejdę tutaj, to sprawdźmy, co się stanie, czy on będzie ze mną. Ten jeden jak najbardziej, szybkie wpłaty są i również wspieraj nas za darmo, jest dostępny. Ale jeżeli macie ochotę i chcecie, żeby on się wyświetlał tylko na konkretnych stronach,
to nam to po prostu tutaj zapiszcie, zakomunikujcie. Widgety najprościej dodawać, jeżeli wasza strona internetowa jest na WordPressie, wtedy my jak najbardziej mamy do tego całą instrukcję obsługi, tutaj w panelu pomoc i wtedy jak najbardziej klikacie dla organizacji, plugin WordPress i widgety FunnyMoney i tutaj również można sprawdzić, pomóc sobie, jeżeli strona internetowa jest na WordPressie, to mamy to jak najbardziej tutaj już, zobaczcie, instrukcję taką właśnie dla was opisaną, również z przykładami, z obrazkami, ze screenami, żeby było wam łatwiej. My jako FunnyMoney mega staramy się o to, żeby fundacjom, stowarzyszeniom było łatwiej, żeby im pomagać, żeby miały możliwość nowych technologii, do których nie będą potrzebowały specjalnych informatyków, specjalnych osób, które będą musiały tutaj, też będzie fundacja musiała na przykład zapłacić za te osoby, czy jakieś stowarzyszenie. Staramy się wam pomagać, jak umiemy. Również na przykład nasz mail info@funnymoney.pl jest dla was dostępny, więc jeżeli tylko macie jakieś pytania, wątpliwości, śmiało, śmiało piszcie. Pani Kornelio, czy mi się udało tutaj przedstawić widget tak, żeby pani to zrozumiała i jest to wiadome? Proszę dać znać na czacie, będę wdzięczny, że odpowiedziałem na pytanie i wiecie już, gdzie to jest i pani również. A pani Agnieszka również pyta o widget, czy widget na telefonie mógłby być bardziej dyskretny, tak jak na komputerze. Myślę, że jak najbardziej można to sobie tutaj ustawić i napisać do nas na info@funnymoney.pl. Sprawdzimy to, zobaczymy, czy jest taka opcja, czy jest taka możliwość. Pamiętajmy, że telefony się dzielą i na Android, i na iOS, czyli na jabłuszko. Tam są różne konfiguracje, dlatego sprawdzimy to, jasne. Tego pani Agnieszko akurat od razu się przyznaje, nie wiem od razu, dlatego prosimy o maila na info@funnymoney.pl i będziemy pomagać, żeby ten widget był delikatniej dyskretny na telefonie. Dobrze, okej, okay, no to bardzo się z tego powodu cieszę. Sprawdzam, czy jeszcze jakiś komentarz. Pani Kornelia, trochę rozumiem, ale muszę przećwiczyć. Tak, dokładnie. Dziękuję za rozwinięcie. Nie będę ukrywał, widgety to jest taka sytuacja, że faktycznie trzeba sprawdzić instrukcję naszą, którą mamy, sprawdzić swoją stronę internetową, czy ona jest na WordPressie postawiona, czy ona jest na jakiejś innej tutaj formie. Dlatego tutaj troszeczkę pracy w to trzeba włożyć, ale się opłaca, ponieważ nie będę ukrywał, fundacje, które mają widgety, mają na przykład widget, który się pojawia na boku, czy mają pasek na dole do szybkich wpłat, czyli FunnyPay, one mają możliwość tutaj działać prężniej. One mają tutaj możliwość działać jeszcze mocniej. Pani Joanno, czy mogę pokazać jeszcze raz zainstalowany widget? Tak, proszę zobaczyć raz jeszcze tutaj, udostępniam mój ekran. Zobaczcie, jak on wygląda. On wygląda w ten sposób, że jestem na przykład na Fundacji Scholar i chodzę po ich stronie i mam, oni akurat mają dwa widgety. Oni mają widgety, które przekierowują bezpośrednio do ich profilu na FunnyMoney i wtedy użytkownik internetu ma możliwość od razu dodać sobie rozszerzenie i to jest bardzo interesujące i o to nam jak najbardziej chodzi, żeby wasi wspierający pomagali wam. Więc raz jeszcze tutaj szkolenia, na przykład o szkolenia sobie kliknę i zobaczymy, co się stanie, czy te widgety się pojawią. No tak, informacja o Pitaxie i tutaj 1,5%. No tak, 4 dni, gorący okres. Ale tak, zobaczcie, tutaj ten widget również się pojawił. On za mną chodzi po całej mojej stronie. Tam, gdzie ja jestem, tam widget również jest. I tak samo pomagaj. Również szybkie wpłaty chodzą za mną cały czas. I pomimo tego, że ja zjeżdżam gdzieś, czy idę na przykład do innej zakładki, na przykład zakładki, która nazywa się szkoła, te widgety
cały czas za mną chodzą i one pozwalają Wam jako organizacjom zbierać czy to szybkie wpłaty, czy to jeszcze więcej osób, które będzie wspierało Wasz profil, wspierało Waszą organizację przy zakupach w internecie i przekazywało, robiło aktywuj darowiznę i pomagało. Więc tak to wygląda. Proszę dać znać, czy to już jest jasne. Pani Joanna mówi dziękuję, więc ja też jak najbardziej mówię dziękuję, więc super, super, super. Na przykładowej stronie. Tak, dokładnie tutaj jest pokazane, więc super. Cieszę się, że mogłem wyjaśnić i mogłem pomóc. Od tego jesteśmy. Pani Kasia napisała, w trakcie prezentacji widziałam przykład maila, wiadomości do firm, które mogą robić zakupy i wspierać naszą organizację. Gdzie to się znajduje? Dobra, nie ma problemu, już Pani Kasiu pokazuje. Raz jeszcze pozwolę sobie udostępnić mój ekran. Zobaczcie, mamy tutaj naszą organizację, już tutaj się przełączam. Zobaczcie, jesteście na głównej stronie Funny Money, moje konto, tutaj będzie nazwa Waszej organizacji albo na przykład mojej testowej. O, zróbmy na moim MMM. Gdzie znaleźć informacje o mailu? Wchodzę sobie po lewej stronie i to jest przedostatnia rubryka. E-mail, podpisy, newslettery. I tutaj jak najbardziej jest kilka propozycji wiadomości e-mail, do waszych osób, które chcecie, do firm, czy do osób, którym chcecie wysłać tą informację. Warto z tego skorzystać. Zobaczcie, zawsze jest podpis waszej organizacji. Dlatego proszę bardzo, korzystamy z tego. Przygotowaliśmy to właśnie dla was, żebyście to mieli. Tutaj znów podpis, dziękujemy, że jesteś z nami. Nazwa waszej organizacji. Więc to się znajduje na waszym panelu organizacji, po lewej stronie, w przedostatniej rubryce. Więc Pani Kasiu, Pani Kasia już na pewno wie, gdzie to jest, bo również dziękuję, więc ja również proszę, mogłem pomóc, bardzo mnie to cieszy, o to właśnie chodziło, żeby pomagać tutaj na tym spotkaniu, na tym webinarze. Dajcie znać, czy coś jeszcze wytłumaczyć, czy raz jeszcze coś powtórzyć. Czy tutaj patrzę jeszcze, żeby nie przegapić żadnego komentarza waszego, ponieważ wasze komentarze są dla nas bardzo istotne. Po to się dzisiaj też spotykamy właśnie. Pani Justyna, tutaj dziękuję za spotkanie. Pytałam o usługę Funny Pay. Poczekam. Jasne, to Funny Pay jak najbardziej również pozwolę sobie tutaj pokazać raz jeszcze, gdzie to się znajduje. Proszę sprawdzić, czy tutaj już udostępniam ekran. Funny Pay, to proszę bardzo, również jest tutaj na waszym pasku panelu organizacji drugie miejsce, Funny Pay. I w Funny Pay chodzi o to, że to są te wpłaty szybkie, podpisujecie z nami i działacie z nami tutaj, jeżeli chodzi o Funny Money, ale również dodatkową współpracę podpisujecie internetowo z firmą TPay, która również będzie Wam pomagać w tym mechanizmie wpłat. Wszystkie informacje oczywiście są na stronie, więcej informacji o właśnie i tutaj o Funny Pay jak najbardziej. Wszystkie jasne, przejrzyste zasady są rozpisane. Wiemy, że jest to coraz bardziej popularne, wiemy, że jest to coraz bardziej istotne, dlatego zachęcamy organizacje, fundacje, stowarzyszenia, które mają już swoją stronę internetową, do założenia Funny Pay i takich szybkich wpłat dla osób, które faktycznie chcą Wam pomóc teraz, natychmiast, szybko na Waszej stronie, to wtedy Funny Pay jest dla Was. Dziękuję, ja też również dziękuję za tutaj zapytanie. Po to jestem dzisiaj, żeby Wam pomagać i odpowiadać na Wasze wątpliwości, pytania i po to też jest cały serwis Funny Money, mój mail, mój telefon, żeby działać, żeby pomagać, żeby było Wam łatwiej. Tak jak mówiłem, sami wiemy, ile jest to pracy, ile to kosztuje czasu,
Wiemy, że niektóre fundacje, stowarzyszenia mówią nam wprost, że tego czasu u nich w organizacji jest mało, bo mają 5 projektów, mają 200 kociaków pod opieką, 300 psów, a czasu, a do, każdy z nas ma dobę taką samą, czyli 24 godziny. Dlatego bardzo nam zależy, żeby grafiki były z waszym logotypem, żeby propozycje treści na Facebooka, na Instagrama, na maila były od razu z waszymi linkami do profilów, żeby widgety były jak najbardziej dostosowane do waszej strony. Można zmienić kolor, można zmienić, czy to będzie po lewej stronie, czy po prawej stronie. To zależy właśnie od was, dlatego ja również dziękuję, jasne. No to w takim razie pytanie było jedno na samym początku, czy to działa. Sprawdzamy raz jeszcze, odpowiadam na wasze i moje też pytanie, czy to faktycznie działa. Przy okazji zgadzam się, wasi wspierający, wasi użytkownicy, których zaprosiliście, pomagają, jest przypominajka, jest aplikacja na telefony, czy to na Android, czy to na Apple, więc jak najbardziej darczyńcą można zostać i nie płacąc za to ani grosza, ponieważ darowizny są regularne, wtedy kiedy osoba ma przypominajkę, kiedy ma aplikację, a są przy okazji, dlatego że przypominajka pamięta za was, pamięta za użytkownika, żeby kliknąć aktywuj darowiznę. I z tą myślą myślę, że warto wyjść dzisiaj. Osoby, które są dzisiaj z nami, organizacje, które jeszcze się wahały, mam nadzieję, że was nie tyle przekonałem, ale pokazałem wam, jakie są korzyści z przystąpienia do serwisu, zalogowania się, zarejestrowania się w serwisie Funny Money. To jest bezpłatne, 0 zł dla wszystkich organizacji i dla wszystkich użytkowników. Tak było i będzie. Po to sklepy internetowe dzielą się marżą, dzielą się swoim zyskiem, żebyście wy jako stowarzyszenia, jako organizacje mieli więcej pieniędzy, więcej wpłat na wasze konto. Dzięki wielkie za pytania, chyba że są jeszcze jakieś, to dajcie znać. Już tutaj przechodzę do pytań. Żeby sprawdzić, czy jeszcze jakieś jest. O, dziękuję. Ja również wam bardzo, bardzo mocno dziękuję. Super spotkanie, super czas. A ja mogę wam tylko na czacie wysłać takiego fajnego linka z podsumowaniem pierwszego kwartału w Funny Money. Oj, działo się u nas dużo. Proszę bardzo, przesyłam wam na czacie specjalny link do podsumowania pierwszego kwartału w Funny Money. Sprawdźcie, kto zrobił, kto ma pierwsze miejsce, drugie miejsce czy trzecie miejsce. Co to znaczy mieć pierwsze czy drugie czy trzecie miejsce? To jest tak, że właśnie zachęcamy was do rejestracji się w Funny Money, zachęcamy do użytkowania tego serwisu i bardzo, bardzo wam dziękuję za to, że dzisiaj byliście ze mną. Ja mam na imię Mateusz i jestem z Funny Money. Wy też możecie być wspólnie, razem możemy więcej. Dlatego zachęcam was do rejestracji, do aktywnego używania tej formy pomagania, bo to jest jedna z form pomagania, która działa, która pomaga twojemu stowarzyszeniu, twojej organizacji, twojej fundacji. Więcej pytań zapraszam do mnie, nie ma problemu. Pozwolę sobie jeszcze ostatni slajd wyświetlić z moimi danymi. Proszę bardzo, mój mail, moje spotkania internetowe jak najbardziej, grupa na Facebooku też jest. Jeżeli macie ochotę zostać jeszcze większym fundraiserem, czyli zbierać dla waszej organizacji jeszcze więcej środków, o, pozwolę sobie zrobić na duży ekran, żeby wszyscy widzieli, to jak najbardziej zachęcamy was i ja was zachęcam i zapraszam do grupy na Facebooku i na spotkania ze mną indywidualne. Po to jesteśmy, żeby tłumaczyć, żeby pokazywać, jakie są funkcje w Funny Money, jak można działać i pozyskiwać kolejne darowizny i jak zostać sponsorem, fundraiserem w swojej własnej organizacji. Dziękuję wam bardzo. Uściski, całusy. Do usłyszenia w takim razie. Cześć!
funnymoney.pl. Wiele okazji do pomagania.